Witajcie, dziś gościem w naszej bibliotece jest pani Olga Rudnicka. Witam serdecznie. Autorka, która co roku praktycznie ku uciesze wszystkich czytelników wydaje nową powieść. Kiedy słyszy pani słowo biblioteka, z czym się pani kojarzy? Takie pierwsze skojarzenie. Paraliżuje mnie, bo zazwyczaj biblioteka kojarzy mi się z miejscem, gdzie odbywają się spotkania autorskie. Dla mnie to wszystko, pomimo czasu, pomimo upływu 6 lat, w dalszym ciągu wszystko jest stresujące. Tak, paraliż, zdecydowanie paraliż. A kiedy po raz pierwszy odwiedziła Pani swoją bibliotekę? Jak Pani w ogóle wspomina swoją bibliotekę, taką lokalną? Rozumiem, że ma Pani na myśli moje pierwsze spotkanie autorskie, tak? Nie, w ogóle doświadczenia takie biblioteczne jako czytelnika. Ojej, to już jako dziecko. Pamiętam, że moja siostra jest też bardzo czytana, więc właściwie pamiętam, że takie moje pierwsze wizyty, byłam małą dziewczynką, miałam, nie wiem, z 5-6 lat i pamiętam właśnie pomiędzy półkami, jak siostra wyszukiwała również kryminały, thrillery, fantazy, a ja za nią tak chodziłam krok w krok i podtrzymywałam książki, także to w sumie była moja pierwsza przygoda z książkami. Natomiast później w bibliotekach pojawiałam się właściwie przez lektury, można powiedzieć. Do biblioteki za często wstyd się przyznać, ale nie chodziłam, nie miałam potrzeby, ponieważ siostra też była molem książkowym, więc te wszystkie kryminały, thrillery, to ja jej podbierałam. Takie kolejne pytanie. Wszyscy panią pytają, jak się zaczęła ta literacka przygoda. Ja zapytam trochę przewrotnie inaczej. Jakie ma pani plany na dalszą karierę? Czy planuje sobie pani, nie wiem, wydać 50 książek, potem zrobić sobie emeryturę? Jakie są pani plany na tą literacką przyszłość? Proszę pani, powiem tak, ja jeszcze nie ogarniam tego, co się dzieje tu i teraz, prawda? Bo ja nadal nie dowierzam, że to wszystko się dzieje, więc z planami to tym bardziej ich jeszcze nie uwzględniam. Wiem, że będę pisać, ale to nie jest tylko i wyłącznie mój cel. Piszę, bo lubię, bo kocham, bo to jest forma psychoterapii, to jest mój narkotyk. Natomiast czy ja wydam w przyszłości 5 powieści czy 50, nie wiem, czas pokaże. Wszystko zależy od tego tutaj. No bo do tej pory idzie naprawdę rewelacyjnie. Tak, właśnie też bardzo często słyszę od czytelników, od bibliotekarzy, że jestem bardzo płodna, ale to właśnie z tego względu, że ta moja wyobraźnia mi tyle podpowiada. Nie potrafiłabym już nie pisać. No to świetnie. I takie ostatnie krótkie pytanie. Czy w swojej książki wplata Pani wydarzenia, sytuacje, które Panią osobiście spotkały, albo osoby, które Pani zna? Jakieś takie wydarzenia z życia, które się wydarzyły? Rozumiem, że ten filmik będzie upubliczniony, tak? Prawda? To ja może nie będę obsmarowywać co niektórych osób mieszkających w moim miasteczku. Natomiast nie, tak naprawdę staram się uciekać w fikcję literacką. Gdzieś tam czasem ktoś mi uświadomi, że pewne cechy, powiedzonka, tak, że jednak gdzieś tam ta namiastka mnie w tych książkach się pojawia, natomiast na pewno nie są to konkretne sytuacje. I może przy okazji sprostuję również taką ploteczkę a propos tych różnych sytuacji. Cichym wielbicielu to nie ja byłam ofiarą stalkingu. Nic takiego mnie nie spotkało i mam nadzieję, że mnie nie spotka. Dziękuję bardzo. I taka ostatnia prośba, czy mogłaby Pani pozdrowić wszystkich czytelników naszej biblioteki? Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło gościć w bibliotece w Kościanie u Państwa, także pozdrawiam serdecznie i dziękuję.